Z okazji Dni Transportu Publicznego w zajezdni R2 na Kawęczyńskiej można było odwiedzić wystawę zabytkowych tramwajów. Sama zajezdnia powstała w 1925 roku. Była wówczas największa w przedwojennej Warszawie. Wśród wspaniałych zabytków wozy pamiętające jeszcze tamte czasy. Do każdego można było wsiąść, w prawie każdym pokręcić korbą. Z tramwajami jest jak z kolejkami, mają w sobie coś fascynującego, zwłaszcza te najstarsze. Była też najnowsza, jedyna w kraju, najnowocześniejsza szlifierka szynowa i najnowocześniejsze codzienne na ulicy widziane składy.